was, to znaczy wy kształtujecie tą męskość. To nie jest tak, jak tutaj jakiś pan z internetu, taki gościu, co niby facetom pomaga, nie wiem, na czym ma polegać ta jego pomoc, ale on mówi, taki Roman chyba Warszawski się facet nazywa, on powiedział, że teraz jak jest jakiś pobór znowu do wojska, jakieś ćwiczenia, no że mężczyźni będą ginąć za ojczyznę, bo ta ojczyzna im nic nie daje i nie broni ich interesów, bo szaleje feminizm i tam, parafrazując poetę, no grzyni karabinem o bruk, nie? Ja przepraszam, to znaczy zaraz, to jakiś tam pan Morawiecki czy pan Kaczyński to mają ci nominalnie ustawą zadekretować, że jesteś mężczyzną? Ludzie, co wy macie w głowach? Panie Romanie, który wypowiadasz takie idiotyczne, haniebne słowa. Mężczyzna powinien wykuwać swoją męskość w ogniu, w walce, w po prostu przełamywać bariery, hartować się jak stal, okej? W ogniu, w zimnej wodzie i napierdalanie. Rozumiecie? Tak powinno być. Tak powinno to wyglądać. Jeżeli poznajesz kobietę i ona ci coś mówi, że coś tam, to mówisz twardo. Stosujesz metody totalne i radykalne. Rozumiesz? Ja bym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział, poproszę bez frytek, nie? Jaki ty jesteś twardy. Jestem człowiekiem z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych 10 słów, 5 pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spódniach. To niesamowite. Skoczę na chwilę do klopa.